Witam w kolejnym filmie z OPWRT. Dzisiaj pokażę, jak sobie zrobić exporta, czyli taką partycję overlay na routerze ZBT WG3526 na karcie SD. Karta SD najlepiej się sprawdzi system F2FS dla pamięci flash. Musimy zainstalować FS2 Tools, ja już mam zainstalowany. I paczkę KMOD FS F2FS. Tutaj mamy dalej konfigurację. No, oczywiście Black Mode jest potrzebny. Czyli to wszystko. FS. Tworzymy system plików na partycji z kartą SD. To jest ten punkt instrukcji dokładniej. To może teraz sobie zrobimy tak. Dobrze. Mamy blok info i MKFS. Tworzymy system plików F2FS, który jest właśnie najlepszy dla pamięci flash. W ten sposób uzyskamy całą pojemność karty SD dla naszego systemu. Tu musimy zmodyfikować ten element instrukcji, ponieważ karta SD no, nie jest SDA, tylko DMMC. Karta SD też na pewno ma pewne przewagi, że nie będzie nam rozłączać jak w niektórych dyskach z kieszeniami. Teraz montujemy system plików do wiązania MNT. Kopiujemy całą zawartość overlaya. Unmontujemy i uruchamiamy ponownie router. Ja to zrobię akurat tutaj. System został zamknięty. I mamy jakby uruchomienie ponowne routera, czyli wykonaliśmy wszystkie kroki, zainstalowaliśmy wszystkie paczki. Te wszystkie paczki oczywiście są niepotrzebne na głównym systemie, też szczególnie na przykład ta storage, ale one są małe, więc to nie powinno być problemem dla 16-megowego ZBT. No, w przypadku jakichś innych routerów, które mają złącze SDA, nie znam takich, mógłby być to problem. Nie odświeżyło mi strony. I nie odświeżyłem strony, ale trzeba odświeżyć. No i jak widać, mamy 128 GB na overlay. Możemy teraz sobie tworzyć różne rzeczy. To jest jakby partycja główna.
No i tyle chciałbym przekazać w zasadzie na konfiguracji overlaya zewnętrznego do OpenWRT na routerze, który ma kartę SD.